Książka Ameryka według Złomnika wraca za tydzień 14 marca. Zaglądaj na sklep.zlomnik.pl. Siema, tu Złomnik. Pewnie pamiętacie taki film, który nakręciłem z Volkswagenem T3, w którym powiedziałem, że Volkswagen T3 to jest najgorszy Volkswagen czasów współczesnych. A skoro istnieje najgorszy Volkswagen czasów współczesnych, to musi też istnieć najlepszy Volkswagen czasów współczesnych. Teraz uzasadnienie, dlaczego Volkswagen Passat B3 jest najlepszym Volkswagenem czasów współczesnych. No, powodów jest kilka. Pierwszy był taki, że był to ogromny, wręcz niewiarygodny skok jakościowy na tle modelu B2, tak zwanego mrówkojada. Nazwa mrówkojad się wywodzi stąd, że Passat B2 miał strasznie długi, nieproporcjonalny zwis przedni. Nieproporcjonalny zwis przedni. No i ten zwis przedni wynikał z tego, że on bazował na płycie Audi 80, które wyglądało tak samo nieproporcjonalnie. No i się upierali na te silniki pięciocylindrowe, w całości montowane przed przednią osią, więc siłą rzeczy te pięć cylindrów się musiało zmieścić przed tą przednią osią i auto wyglądało komicznie. Ten problem został całkowicie usunięty w Passacie B3, który bazował na kompletnie nowej platformie, tak zwany model 35i, dla fanatyków fabrycznych oznaczeń 35i. Z silnikiem poprzecznie, co było wielkim improvement w stosunku do Passata B2. Teraz czas na oburzenie dla tych, którzy uważają, że kaleczy język polski. Dziękuję. No i dzięki temu Passat B3 ma mniejszy zwis przedni i o 7 cm większy rozstaw osi, co też jest huge improvement. Ponadto Passat B3 był fantastyczny stylistycznie. Do dzisiaj ten samochód się mi bardzo podoba. Passat B3 debiutował w roku 88, więc ma 32 lata ma w każdym razie chyba. Stąd już zasługuje na żółte tablice, ale przede wszystkim chodzi o ten wygląd zewnętrzny. On był bardzo spójny, taki zwarty. Niektórzy nawet na niego mówili Passat beczka. Nie wiem czemu Passat beczka. Może dlatego, że ten poprzedni był taki bardziej kanciasty, ten jest taki bardziej wyokrąglony. I ma jeden stylistyczny detal, który mi się strasznie do dzisiaj podoba. To jest grill, którego nie ma. Czyli ten przedni element tutaj, cały ten przedni pas, to jest jeden kawał plastiku bez wyciętej dziury na chłodnicę. Praktycznie całe powietrze wpada tutaj nam pod zderzakiem i to wystarcza. I teraz dlaczego to jest takie ciste? Przede wszystkim to nawiązuje do takiego prototypu Volkswagena, którego nazwę nie pamiętam, sprawdzę ją później. A po drugie, wygląd zewnętrzny bez grilla z przodu to jest moda ostatnich 2-3 lat, kiedy się zaczęły pojawiać i upowszechniać auta elektryczne. Okazało się, że ten grill z przodu w samochodzie przeszkadzał stylistom i designerom i jak tylko weszły elektryki, to zaczęto go po prostu wywalać na Tesla, Renault Zoe, Kia jakaś tam Niro E, Hyundai ten Kona elektryczny, Skoda Citygo elektryczna. One wszystkie nie mają grilla. Passat B3 już w 88 roku nie miał grilla, więc Volkswagen niesamowicie wręcz wyprzedził tę modę na brak grilla z przodu i rzeczywiście to wygląda świetnie, dzięki temu logo jest bardziej widoczne. Ja uważam, że to jest rewelacja. I idąc dalej, rewelacyjnie wygląda to przejście w tę podcinkę tutaj przez cały samochód. To jest super rozwiązanie, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. A do tego są jeszcze lusterka z takimi śmiesznymi podwójnymi mocowaniami tutaj i tutaj, które są jak żywcem wyjęte z BMW E36 M3. Passat B3 miał seryjnie lusterka M3 Look, co też pokazuje, że był stylistycznie genialny. Nie wiem czemu akurat ten egzemplarz nie ma kierunkowskazu z boku, tylko ma napisane tutaj CL, czyli wersja taka biedacka dla biedaków. Normalnie tutaj był kierunkowskaz, ale chyba nie zawsze, jak widać. Nie wiem, od czego to zależało. Nie będę ukrywał, że dla mnie taki Passat B3 dzisiaj po latach to jest podróż sentymentalna, ponieważ dokładnie takim samochodem, w tym kolorze i też sedanem pojechałem w 2002 roku z Warszawy aż do Malagi, to jest w Hiszpanii, takie miasto w Hiszpanii na południu Europy. To było nie wiem ile tysięcy kilometrów, ale chyba ze 4-5 tysięcy kilometrów w jedną stronę. Się wytłukłem, tylko że nie benzynowym jak ten, a dieslem 1.9 turbo diesel, a do silników zaraz przejdę. No i tak, auto się nigdy nie zepsuło, znaczy raz się zepsuło, to prawda, w tej Hiszpanii, tam spadła taka rurka gumowa z pompy wtryskowej powrotna i trochę kapał olej napędowy, po hiszpańsku manquito de goma, to się wymieniło i dalej w drogę. Super się sprawował, na autostradzie leciał paka 40, paka 50 w ogóle bez bólu, palił 6 litrów i był niewiarygodnie wręcz wygodny, także
Passata B3 wspominam wspaniale. Mam do niego nieobiektywny stosunek. Jak do wszystkich samochodów mam nieobiektywny stosunek, a jak komuś nie pasuje. Kolejny powód, dla którego B3 jest najlepszym Volkswagenem czasów współczesnych, to były oczywiście silniki. Owszem, był tu jeden taki silnik, można powiedzieć, jak to teraz młodzież mówi, cringe'owy. Kiedyś się mówiło żenuła, a teraz się mówi cringe. To był 1.875 koni, to rzeczywiście jest żenująca moc z dużej pojemności. Ale był też 1.890, był też 2.0-115, bardzo dobry, bardzo mocny silnik. Był fajny 2.0 GT, 136 koni, 16-zaworowy. No i był VR6 2.8, potwór naprawdę. Z tym silnikiem Passat był bardzo szybki. No może nie bardzo bezawaryjny, ale to inna rzecz. No i były diesle, uwielbiane w Polsce diesle. Był 1.6 TD, 1.6 TD intercooler 80-konny, silnik nie do zarąbania absolutnie. Przepraszam, bo jedzie znowu kolejka z tyłu. No i dwa diesle 1.9, 1.9 diesel wolno ssący i 1.9 turbo diesel. One się niewiele różniły mocą, bo ten wolno ssący miał 64 konie, a ten turbo miał 75, ale się różniły bardzo, jeżeli chodzi o charakterystykę jazdy. Ja właśnie jeździłem B3 z tym 75-konnym dieslem i to było auto bardzo żwawe. Ono jakby szło z każdych obrotów, dawało mu się ognia i ono od razu szło do przodu. Tutaj mamy benzynowego 1.8 w 8 zaworkach. Bardzo fajnie pracujący, gładziutko silnik. Też nie do zniszczenia praktycznie, uwielbia gaz i naprawdę jest super, mega udany. No oczywiście nie wymagajmy od niego zbytniej nowoczesności. Ma aparat zapłonowy, typowy na przerywacz. Dobrze, że jest wtrysk paliwa, a nie gaźnik. To już coś. W 1988 roku jeszcze się zdarzały auta gaźnikowe, na przykład Polonez. A w ogóle zwróćcie uwagę, ile tu jest miejsca pod maską, jaki tu jest genialny, rewelacyjny dostęp do tego silnika. Tu jest taki ogromny kawał pustego miejsca, który w sumie jest zmarnowany, ale dzięki temu przynajmniej z każdej strony się można do tego silnika dostać i właściwie wszystko przy nim wymienić bez prucia układu napędowego z auta. A jeśli już mowa o słowie cringe, to ja odczuwam cringe, jak sobie pomyślę, że my w 87 zmodernizowaliśmy Poloneza, żeby miał wreszcie normalną tylną klapę otwieraną z elementem na tablicę rejestracyjną, a nie w tym miejscu, a Volkswagen w 88 roku wjechał z czymś takim, pokazując nam dobitnie różnicę między poziomem kultury technicznej i motoryzacyjnej w Polsce i w Niemczech Zachodnich. Ktoś powie, no ale w B2 to były cztery wersje nadwozia. Sedan zwany Santaną, kombi, ten taki hatchback liftback i taki hatchback liftback 3-drzwiowy, na którego niesłusznie mówią coupé. A tutaj były tylko dwie. No i bardzo dobrze, bo tak, ten 3-drzwiowy Passat B2 to w ogóle dramat, tego nikt nie kupował. Ten hatchback liftback był strasznie brzydki, wyglądał jak jakiś, nie wiem, robal taki wielki, obrzydliwy. A to jest bardzo ładne przede wszystkim i ma o wiele większe wnętrze, o wiele wygodniejsze. A skoro już przy tym jesteśmy, to teraz uwaga, będzie najważniejszy test siadania za samym sobą w historii mojego kanału. Mam tylko jedną rękawiczkę, bo druga jest używana jako pokrywka do aparatu, żeby go nie zmoczyło. Tak się bowiem składa, że Volkswagen Passat B3 jest najwygodniejszym samochodem do siedzenia z tyłu, w jakim kiedykolwiek jeździłem. Nie wiem, jak to się udało, że przy rozstawie osi 255 mm zrobiono tak niewiarygodnie ogromną tylną kanapę z taką ilością miejsca na nogi. Uwaga! Zobaczcie! Spójrzcie na to! To jest przedni fotel odsunięty dla mnie, czyli maksymalnie do tyłu. Jest tyle miejsca na kolana, tyle miejsca na głowę. Na szerokość jest w ogóle wspaniale. Ja nie wiem, jak to się udało, ale jest to coś, co budzi mój zachwyt do dzisiaj i dlatego, głównie z tego powodu, Volkswagen Passat B3 jest najlepszym Volkswagenem czasów współczesnych. Zapamiętajcie to sobie. Ale pokażę Wam coś jeszcze lepszego. To jest ilość miejsca z tyłu za fotelem przednim, kiedy jest on przesunięty do przodu w stronę kierownicy. Takiej ilości miejsca nie oferują nawet limuzyny luksusowe w rodzaju jakiejś S-klasy wydłużonej czy jakiegoś A8 w longu. Nie mają z tyłu tyle miejsca co Passat B3. Więc Passat B3 jest królem, jeśli chodzi o przestrzeń w kabinie. No i bagażnik, wiadomo, bagażnik sedan, czyli patologia, czyli zmarnowana płyta podłogowa, ale
Po pierwsze, bagażnik w ogóle sam z siebie jest wielki, ogromny, gigantyczny, przepastny, olbrzymi, gargantuiczny i jeszcze kilkanaście innych przymiotników, ale na tym jest nie koniec, bo tutaj w środku mamy kanapę, którą sobie po prostu można złożyć i powstaje taka ogromna dziura tutaj między bagażnikiem a przestrzenią pasażerską i można wtedy wozić jakieś dłuższe rzeczy w sedanie. Przypomnijmy, Audi 80B3 nie miało tego rozwiązania, Mercedes, BMW też nie miały składanej kanapy, Passat B3 w biedackiej wersji bez zagłówków ma składaną tylną kanapę i nawet w sedanie jest praktyczny, także Passat B3 jest najlepszym Volkswagenem czasów współczesnych. Chyba już o tym dzisiaj mówiłem. Deska rozdzielcza, ona również jest genialna. Też jest super i też pomimo upływu 32 lat od debiutu dalej wygląda fajnie. Bardzo spójna, z fajnych materiałów, dach i dosyć miękkich. Tutaj poza tym jest bardzo ładny, elegancki ten kształt i tutaj panuje idealny, wzorowy porządek. Jest radio, niestety nie ma napisu Beisse Hohen, ale ma napis Klang. Wiadomo, o co chodzi. Tutaj są przyciski albo zaślepki, no bo bez zaślepek nie ma prawdziwego Volkswagena. No i jest normalny system sterowania nawiewami z trzema pokrętłami, a nie jakieś patologiczne suwaki. Są bardzo ładne wskaźniki. Niestety tu jest biedna wersja, więc ma tylko zegar, a nie ma obrotomierza. Ja mam takie same wskaźniki w busie, w T4, z tym, że z obrotomierzem, bo benzynowy bus to było coś, więc miał obrotomierz w bogatych wersjach. Ten Passat też miał obrotomierz w bogatych wersjach, niestety nie w każdej. No i jest bardzo fajna, gruba kierownica, którą się super trzyma i bardzo trudno się poddaje zużyciu. Po 30 latach eksploatacji dalej wygląda świetnie. Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Lomniuk i jestem z Przemyśla. Dzisiaj wam pokażę najlepszy samochód na świecie, Volkswagen Passat B3. Ale najważniejszy w polskich warunkach atut Passata B3 znajduje się pod tą klapką. I jest to zbiornik paliwa, który był ogromny i pozwalał wozić przez granicę jednorazowo ponad 70 litrów paliwa. Niektórzy twierdzą, że 75 litrów zbiornika było w Passacie, inni, że 80 litrów było. Niektórzy jeszcze twierdzą, że jak się potrząsnęło Passatem, to wchodziło 100 litrów. Moim zdaniem jest to bzdura, bo ja jeździłem takim autem i nigdy więcej niż 78 litrów mi się nie udało do niego wepchnąć. Ale tak czy inaczej, na tle dzisiejszych samochodów, które często mają zbiorniki 48-50 litrów, to 75 czy 80 w B3 jest wynikiem godnym odnotowania. Oczywiście, żeby nie było tak idealnie słodko do użegania, to Passat B3 ma też wady i teraz zanim się nim przejedziemy, to jeszcze krótkie podsumowanie głównych wad Passata B3. Przede wszystkim są to beznadziejne, dramatyczne, tragiczne, katastrofalne klamki zewnętrzne. To też są już zamienniki, tutaj oczywiście też już nie chce działać. Też trzeba już bardzo mocno wciskać jedną część, a drugą ciągnąć, żeby się drzwi otworzyły. O. No takie klamki to jest po prostu dramat. One niby kosztują tanio i dalej są dostępne, ale pękają po jednej zimie, także można sobie je zasadniczo wsadzić w, nie powiem w co. Druga rzecz to są boczki drzwi. O dziwo, deska rozdzielcza jest dosyć fajna, taka w miarę nawet z porządnego, miękkiego materiału. A boczki drzwi są tak twarde jak kamienie po prostu. I tutaj trzymanie łokcia w tym miejscu powoduje tak zwane przechodzenie prądu. Owszem, były ładniejsze, bogatsze wersje z miękkim boczkiem, ale to tylko właśnie za grubą dopłatą. I kolejna właśnie rzecz z tym związana, to jest to, że większość Passatów B3 była strasznie biednych. Była biedna, tak jak Polska była biedna w 1988 roku i po prostu nie miały wyposażenia. Ja miałem Passata B3 z 1993 roku, właściwie to był mojego ojca Passat w tamtych latach. I on miał tylko ABS i szyberdach, a tutaj nawet tego nie ma. Kolejną wadą Passata B3 jest przeidiotycznie umieszczony przycisk od świateł awaryjnych, który jest na kolumnie kierownicy. O tutaj. Wciskamy, a właściwie wyciskamy ten guzik, napisane jest na nim Volkswagen 104, to pewnie od syreny się wzięło i się włączają awaryjne, tak jakby ten przycisk nie mógł być tutaj, skoro tu i tak jest zaślepka, to jakiś idiota projektował. No i kolejna wada, to są trudno wchodzące biegi, niestety ten typ tak ma. Jedynka wchodzi z oporem, z dwójką trzeba walczyć, potem już troszkę lepiej się robi, ale te pierwsze dwa biegi to przeważnie jest mordęga.
I kolejna wada Passata B3 to jest podsufitka, która zazwyczaj jest opadnięta i jest po prostu zwisa sobie po prostu bezwładnie. Tu jest czymś przyklejona, ale też i tak o lata cała ta podsufitka jest, o, ogólnie jest dramat, beznadziejna jest. Także to są główne wady Passata B3. Natomiast o dziwo te samochody nie korodują aż tak strasznie. Ten w ogóle jest w idealnym stanie. Przepraszam za ten statyw tutaj. Się trafił taki niezjedzony egzemplarz. Jedno ognisko korozji ma na całym aucie. To jest tutaj, ale w sumie ono jest nieistotne. No i jeżeli to są wszystkie wady, to jak to mówią, daj Panie Boże, żeby wszystkie auta miały tylko takie wady. Dobra, jedziemy. Cóż tu mogę powiedzieć o pozycji za kierownicą? Chyba tylko to, że jest wspaniała. I tylko to, że spędziłem w tej pozycji wiele pięknych chwil za kierownicą B3, ale w tym momencie mi się przypomina jeszcze jedna jej wada. Ten 1.9 turbo diesel był potwornie głośny, wręcz nie do wiary, jaki on był hałaśliwy. Po odpaleniu wydawał z siebie taki dźwięk, jakby odpalił czołg T34, wszystko tak krekotało, całe wnętrze się tłukło. Ogólnie jak jeżdżę takim Passatem B3 znowu po latach, po 15 latach przerwy, no to mam wrażenie, że motoryzacja w dziedzinie ergonomii, takiego jakby codziennego wykorzystania, to za bardzo nie poszło do przodu, nawet poszło trochę do tyłu. Oczywiście bezpieczeństwo poszło do przodu, ale funkcjonalność nie, dlatego że aktualny Passat B8 już, czyli 5 generacji do przodu od tego, jest o wiele większy z zewnątrz i ma mniej miejsca w środku. Ja jestem trochę zdziwiony, że Volkswagen, mając ideał w postaci właśnie Passata B3, zdecydował się kombinować coś, zmieniać i tak dalej, całkowicie rewolucjonizować linię modeli Passat w postaci tego, że po B4, które było przecież liftingiem tylko B3, gdzie dodali grill, bo o jak to tak bez grilla, hurdur, postanowiono zrobić B5, które całkowicie zrywało z koncepcją silnika poprzecznie z przodu, miało znowu silnik wzdłużnie, miało w ogóle inną konstrukcję. No i okej, B5 też było bardzo dobre, ale B3, chociaż jest mniejsze z zewnątrz, to jest większe wewnątrz. O, dwójka weszła. Zawsze się z tym namęczę strasznie, z tą dwójką, bo tutaj trzeba bardzo uważać. Ona wchodzi owszem, ale nie wchodzi maksymalnie w lewo i do tyłu, tylko trzeba tak dać odrobinkę w lewo i wyczuć, gdzie jest ten moment, że można dać dźwignię do tyłu. Jeżeli się tego nie zrobi, to po prostu jest opór i dźwignia nie wchodzi i tego drugiego biegu nie ma. Już mi się parę razy zdarzyło z jedynki na trójkę przerzucić, po prostu rozbujać auto do większej prędkości, pominąć dwójkę i wrzucić od razu trzy. Ta trójka jakoś lepiej wchodzi. Wchodzi prawie tak samo dobrze, jak wchodzą mi ostatnio bezmięsne burgery. Właśnie teraz jadę zeżreć bezmięsnego burgera, bo się zmęczyłem nagrywaniem tego filmu. Jak zrobić bezmięsnego burgera? Nie mam bułki burgerowej, ale można go zrobić w Kajzerce. Burger w Kajzerce to jest typowa potrawa dla amerykańskiego miasta Buffalo. Nazywa się Kummelweg i jest tam bardzo popularna. Bierzemy, rozkrawamy Kajzerkę, live cooking with złomnik. I trzeba jeszcze teraz pozyskać coś, co będzie substytutem mięsa. W końcu jest to bezmięsny burger. Do tego celu bardzo dobrze się nadają takie wypełnienia z Ikei tekturowe. One są super. Rysujemy sobie kształt tego substytutu mięsa, którego będziemy chcieli użyć. Powiedzmy, że coś takiego. Bierzemy sobie nożyk do tapet i wycinamy kształt burgera. O, trzeba coś mocno ciąć. O, tutaj jeszcze poprawić, żeby tak było bardziej ładnie. O, i tym sposobem pozyskujemy substytut mięsa. Zamiast mięsa dajemy po prostu coś takiego. O, i tym sposobem powstaje nam bezmięsny burger, bardzo dobry. Polecam Wam, to było live cooking with złomnik. A teraz wracam już do Passata. Pojadłem sobie burgerka bez mięsa i mogę teraz poopowiadać jeszcze parę ciekawostek o B3, bo jedząc tego burgera się oczywiście skonsultowałem z internetem. Internet był po niemiecku, więc padały w nim takie słowa jak Geschwindigkeit, Verriegelung albo inne podobne. No więc B3 tak naprawdę już wiem, z jakiego prototypu się wywodzi. Z prototypu o nazwie Auto 2000 z roku 1981, który też był takim
dość już wyokrąglonym samochodem, z tym, że jeszcze nie był sedanem, tylko właśnie był takim bardziej coupé, ale nie miał grilla i ten właśnie element stylistyczny potem przejęto do B3. O, mi dwójka nie scaleś. I całkiem fajnie to wyszło. Poza tym Passat B3 był pierwszym samochodem Volkswagena z wklejaną przednią i tylną szybą. Był bardzo bezpieczny w porównaniu do B2, bo utył aż o 200 kg. I to właśnie te 200 kg to były wzmocnienia nadwozia głównie, przez co w testach bezpieczeństwa wypadał bardzo dobrze. Ta sylwetka taka lekko wyokrąglono-bulwiasta również wypadała świetnie w testach aerodynamiki, ponieważ miała tylko 0,29 współczynnik oporu aerodynamicznego, bardzo dobry wynik właściwie w tamtych czasach i nawet do dzisiaj. Wszystko poniżej 0,3 dla auta tego rodzaju to jest bardzo dobrze. Oczywiście im dłuższy samochód, tym łatwiej o dobry współczynnik oporu aerodynamicznego, czyli najbardziej aerodynamiczne auta to są to takie właśnie długie, smukłe limuzyny. Także tutaj się w sumie naprawdę udało bardzo dobrze. A najciekawszą wersją moim zdaniem B3 to było G60 Synchro, czyli jednocześnie był silnik 1.8 z bardzo śmieszną, ciekawą sprężarką ślimakową G-Lader i napęd na 4 koła, czyli jakby Niemcy powiedzieli Allrad Antrieb! No i taka wersja, rzadko bardzo już dzisiaj spotykana, kiedyś wystąpiła dawno temu u pewnego pana rolnika, który zadzwonił do nas do redakcji, jeszcze jak pracowałem w motorze, i powiedział, że on ma takiego Passata B3 1.8 Synchro G60 i un te Synchro to już rozłączył, ale teraz pytanie ma, jak te G60 rozłączyć, żeby jemu mniej paliło. No i trafił na mojego kolegę, który był inżynierem samochodowym i ten kolega się lekko tam załamał i zaczął mu tłumaczyć, że to jakby chciał inny samochód, to powinien kupić inny, a nie kastrować ten. No ale rolnik nie był pocieszony tymi informacjami i twierdził, że po prostu my się nie znamy i jakbyśmy chcieli, żebyśmy powiedzieli, jak to G60 wyłączyć, żeby mu mniej paliło. Także jak znajdziecie 1.8 G60 Synchro, to se kupcie, bo naprawdę rzadkość. Zresztą w sumie każda dobrze wyposażona wersja Passata B3 dzisiaj to już jest naprawdę fajny young timer. Ja się dziwię, że one nie drożeją, bo auto jest po prostu mega dopracowane. Jest tak dobre, że jego następca tak naprawdę, czyli B5, już musiał być drogą w dół. Ten Passat B3 wszedł na szczyt, a ze szczytu wszystkie drogi prowadzą do dołu. I to już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Passacie B3. Dzięki, że obejrzeliście ten film. A teraz zapraszam na sklep.zlomni.pl. Nara!